Siemanko, w kolejnym odcinku kariery Union Berlin na moim kanale. Dzisiaj bardzo ważne mecze dla historii ogólnie tego klubu. Gramy z Realem Madryt, gramy u siebie. Czy stać nas na historyczny wynik? Dowiecie się oglądając ten odcinek, no bo tak naprawdę zagramy dwa mecze z Realem Madryt, trzeciej i czwartej kolejce Champions League, no i oczywiście mecze Bundesligi. Myślę, że z czasem już przestanę wam pokazywać taktykę zespołów, bo te taktyki, nawet każdy zespół ma inny, to opisane są tak samo. Będę pokazywał skład i oraz statystyki danego zespołu. No i gramy u siebie, więc wielkie święto na naszym stadionie. No i podaję do Beckera. Gerardo Becker ma dużo miejsca w polu karnym. Piłka z Surinamu strzela gola na 1 do 0 i sensacyjnie Union Berlin. Prowadzi z Realem Madryt 1 do 0. Kolejna akcja gospodarzy. Piłka do Moukoko, ale Thibaut Courtois broni. Tutaj jednak bez kontuzji i może bronić. I niestety nadal tylko 1 do 0. Druga połowa, fatalne podanie Gosensa. Ciro Immobile, bardzo dziwny transfer, podaje do Hoselu. A Hoselu strzela niestety gola wyrównującego. No i mamy remis w 50. minucie. 1 do 1. Czyżby teraz Real w końcu zaatakował jakoś odważniej? No zobaczymy. Na razie dobrze się bronimy. Kamiński tutaj podaje do Robina Gosensa. Robin Gosens, co zrobi Niemiec? Niemiec idzie sam. Indywidualna akcja, Nacho Fernandez jakoś nie nadąża za nim. Gosens wchodzi w pole karne, podaje do Moukoko. Moukoko przyjmuje piłkę i uderzenie. I bardzo szybko Union Berlin znowu prowadzi z Realem Madryt 2 do 1. Yusuf Moukoko, Jezu. No i prowadzimy z Realem 2 do 1. Królewscy jednak, no wiadomo, grają. Ciro Immobile, Hoselu, ale tym Immobile naprawdę. Giller, Arda Giller strzela, broni nasz bramkarz. Gdzie jest Vini? Gdzie jest Rodrigo? Nie ma. Dobra, tam widzę, że jest Vini. Podaj do Immobile do Gillera. Giller do Immobile i po raz kolejny świetna obrona naszego bramkarza. No i mamy sensację, wygrywamy z Realem Madryt 2 do 1. Co za spotkanie Unionu Berlin, co za radość. Pierwszy mecz z Realem Madryt w historii i od razu wygrany z jedną z najlepszych drużyn w historii piłki nożnej. 2 do 1, Becker i Moukoko. No i czas przejść do meczu Bundesligi, gramy z Werderem Brema. To jest skład Werderu, widzimy, że David Kownacki jest w ataku. Ogólnie Kownacki 3 bramki ma, jak z tego co patrzyłem. Ostatnia forma taka, no średnio, 3 porażki, 2 remisy. Najlepszym śledcem jest David Kownacki. Nadal mam ten Heidenheim, potem Santos Borę. No i ten mecz postanowiłem przesymulować. Gramy na wyjeździe. I będą jakieś roszady. Zagra sobie Bonucci, zagra sobie Kral zagra? Nie zagra, Tussar. Zobaczyłem ten widok taktyczny, jak to w ogóle wygląda, pewnie to widzieliście. A wiem, że miałem to kiedyś pokazać, ale tego nie pokazałem. Tak to wygląda z oczu menadżera, co nie? Trenera. No spoko, ale powiem wam, że no mi to tam. Ja nie lubię oglądać meczów, wiecie, ja nie mam czasu w ogóle, wolę zagrać albo przesymulować. My możemy na takiej kamerze, możemy na tamtej, no i tak, no dobra, fajna opcja dla kogoś, który nagrywa inaczej trochę tą karierę. No ale dla mnie to jest zbędne, ja nie muszę tego, nie wiem, tak, tego nagrywam, ale wygrywam 4 do 2, Becker dwukrotnie, Tussar i Jacob Kamiński, Kownacki dwie bramki dla Werderu Brema. Kto wie, jeśli Kownacki by się fajnie rozwijał, to może Kownackiego kupimy. Gramy Pucharze Niemiec, gramy St. Pauli, który jest aktualnie liderem Zwei Bundesliga. Ciekawe, czy awansują do Bundesligi. To by było fajnie, jakby St. Pauli jeszcze Hamburg awansowały. Takie derby w Bundeslidze. No i dobra, trzeba trochę zmian porobić. Niech zagra sobie Trimmel. Niech zagra Bonucci czy Knoche. Knoche. Ja myślę, że sprzedam Knoche, bo będę chciał jakieś środki na transfer środkowego obrońcy. Bo jest nam potrzebna. Schäfer sobie zagra sobie Volland czy Kaufmann. Kaufmann, Leveling. No i dobra, no raczej powinniśmy to wygrać, co nie? Puchar Niemiec wygrać fajnie było. 2 do 0, Leveling i Gosens, więc wygrywamy to spotkanie. Bez jakichś większych problemów. São Paulo i fajne, że kiedyś myślałem, że zrobię z nimi karierę, ale może kiedyś. Gramy kolejne spotkanie i przechodzimy do meczu z Eintrachtem Frankfurt. To widzicie skład Frankfurtu. No dobry, co powiedzieć, no dobry skład ma Eintracht, choć Kolomoani jego nie mają, ale remis, zwycięstwo i porażki, zwycięstwo, więc taka forma, no nie najlepsza, dopiero 17 miejsce.
Lucas Alario ma najwięcej goli, potem Mario Götze, dwie bramki. Taki Mario Götze. Chociaż może Mario Götze kiedyś kupię. Nie wiem, ten gadam, kogo bym kupił, ale Mario Götze to była ciekawa opcja. Opcja transferu, moim zdaniem. Dobra, sorry. No zmieniamy ławkę i no co, lecimy na to spotkanie. Gramy u siebie, trzeba wygrać po prostu przed własnymi kibicami. To trzeba wygrywać, a nie. No i rozpoczyna to spotkanie, podaje do Mukoko. Mukoko wygrywa pojedynek z Kochem. Mukoko wbiega w pole karne, co zrobi Niemiec? Idzie sam, podał do Kamińskiego, no ale Kamiński tak dziwnie uderzył i ten strzał nie mógł zaskoczyć bramkarza rywali. Dalekie wybicie, mamy out dla nas. Gosens podaje do Kediri, Kediri, dem do Lajduini, Lajduini do Mukoko, Mukoko świetnie się odwraca, no i nasz napastnik strzela gola, no. Mukoko jest w świetnej formie, nie zdziwię się, jeśli już w styczniu będą oferty transferu za tego piłkarza. Te kolejne, świetna akcja Mukoko, naprawdę kapitalnie się gra. Nie chciałbym go stracić, no ale jeśli będzie dobra oferta, no to wiecie, no trzeba sprzedać i kupić kogoś innego. You know. Doczekowanie w pole karne Kedira, ależ główka, kapitalne uderzenie głową Kediry. No i 2 do 0, świetnie to nasz kapitan zrobił. Niesamowita główka. No i prowadzimy 2 do 0. Druga połowa, akcja naszych rywali. Mario Götze! No, świetnej formie z Mario Götze. Chyba ile Götze ma lat? 30, 31? Ja mam wrażenie, że już jest w piłce nożnej z 20 lat. Czasami takie mam wrażenie, jak ktoś bardzo młodo debiutuje. Na przykład w moim wieku, jak na przykład ja miałem 16 lat, jakiś piłkarz debiutował w wieku 16 lat i nadal gra na jakimś tam dobrym poziomie, to mam takie, ja pitole, i on gra. No ale prowadzimy czy do jednego, Jamie Leveling, jak się nie mylę. Nie, to znowu Mukoko. No Mukoko wyrasta na naszą gwiazdę, no to jest kapitalny transfer, wiem, że ktoś mi go polecił z widzów, więc dzięki, bo ogólnie nie wpadłem na ten pomysł, transfer, w ogóle mi wypadł Mukoko. No jeszcze się nie był drogi i mogliśmy go kupić, no i co? Czas na Real Madryt. Santiago Bernabeu, no Jude Bellingham to w rzeczywistości jeden aktualnie najlepszy piłkarz La Liga, jeden z najlepszych na świecie. Można nawet zaryzykować, że jeden, że najlepszy piłkarz na świecie aktualnie, Jude Bellingham. Złota piłka 2024, czy teraz 4 będzie za 3, no to 2025. Czemu nie? Zobaczymy, no Jude się kapitalnie rozwija, jeszcze pamiętam tego 16-latka w Birmingham. No i dobra, gramy z Real Madryt, no i Real Madryt nasz ugościł na Santiago Bernabeu. Potem jak przegrali w pierwszym meczu, stwierdzili, że na Bernabeu tego nie zrobią, no i te Immobile, pierwsza brameczka, 1 do 0, 40 minuta, trochę się zacinam, ale jest rano. Ja to nagrywam już 7.30. No i dobra, no niestety Real nie jest zbyt gościnny, bo w tym meczu kompletnie Union nie istniał. Choć w pierwszym meczu naprawdę mieliśmy dobrą drużyną, to w tym drugim były ciężarty Jakub Kamiński. Dobra, Jakub Kamiński, podaj do Kediry, ten ją traci piłkę. No i Real szybciutko. Joselu, Immobile, Immobile. I tutaj znowu nieporozumienie w mojej obronie. Wychodzę bramkarzem, ale po co? No i piękny lobbing Włocha i 2 do 0. W drugiej połowie no nadal tylko istniał Real, Tchouameni, Valverde, Tchouameni, Joselu, Immobile, 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 świetnie gratyłem do bramki i Jude Bellingham, 3 do 0. No niestety, nie idzie nam w tym meczu. No a na dobicie jeszcze jedna bramka, Joselu do Valverde, Fede, w polu karnym strzela, broni bramka, szale piłka, niestety odbiła się tak, że wpadła pod nogi Urugwajczyka. No i przegrywałem 4 do 0, no więc Real tu nas ugościł, ale mamy to historyczne zwycięstwo, więc jest dobrze. Kolejny mecz ligowy z Bayern Leverkusen, w rzeczywistości aktualny lider, no i w Bundesligi, no i bym chciał bardzo, żeby byli mistrzami. No bo Bayern Leverkusen to moja ulubiona drużyna z Bundesligi, oglądam praktycznie każdy mecz w tym sezonie, no i naprawdę gram kapitalnie w piłkę, no to jest naprawdę poezja. Wolę włączyć sobie Bayer Leverkusen niż oglądać Manchester United w tym sezonie, który jest katastrofalny. Ale według Erika Ten Haga wszystko jest git, no ale myślę, że karierka Manchester United wleci, no to trzeba ten klub odbudować. Chociaż w FIFA sprzedaż Antoniego za 5 zł i dobra, lecimy z Bayer Leverkusen. Chcieć na skład, no i zostawiłem taką stawkę przed meczem, bo to raczej było trochę czasami coś nowego. Widzimy piłkarzy Bayer Leverkusen, tu ich trener Xabi Alonso, no niepodobny trochę Xabi Alonso, ale rozgrzeweczka,
piłkarzy, rywali, tutaj już przebrani, to chyba Grimaldo, jest flaga Bayer Leverkusen, tutaj siemano, siemano, kibice są, kibice świętują, piąteczka, nie, żółwik, no i tutaj jeszcze rzut monetą, fajne, monetą ładnie to naprawdę wyglądało. No i Bayer Leverkusen rozpoczyna Frimpong. No, Frimpong jest niesamowity. Świetnie się tutaj przedziera, podaj do Kramaricza. Kramaric strzela gola, ale sędzia wcześniej odgwizdał. No i mamy rzut karny. No już byśmy przegrywali, więc jest szansa, że może się obronimy. Tutaj chyba Diogo Leite. No, ale to był fał. No Jezus, zdarza się sędzia. Rzut karny. Kramaric, Roną. Kramaric. No niestety jednak po raz drugi Kramaric trafił, więc nie odmieniliśmy losu. Nie będzie potem, że Bayer strzelił gola, a potem z karnego nie strzelił, to zaważyło na wyniku meczu. No i niestety przegrywamy i w tym meczu również nam nie szło, więc jakaś mała zadyszka. Ten Grimaldo, który strzelił tylko piękne gole. Nie wiem, czemu Wirtz ma numer 27, a nie 10. Florian Wirtz to jest mój ulubiony niemiecki piłkarz. Uwielbiam go. No i niestety przegraliśmy. No kolejny słaby mecz. Tutaj nic nie miałem wam do pokazania z mojej strony, bo grałem kichę. Kolejny mecz z Augsburgiem w lidze przesymulowałem, trzeba uważać tego Tietza, nie wiem jak to się mówi, ale ma 7 goli, Filip Tietz, ja muszę go sobie obserwować, jak on się będzie rozwijał, bo naprawdę ma świetny sezon. Ja też chcę chupać właśnie piłkarzy, którzy wyróżniają się w Bundeslidze, jeśli chodzi o statystyki. Po tym meczu jeszcze mecz Ligi Mistrzów z Pragą i kończymy ten fantastyczny epizod. Tutaj stwierdziłem, że edytuję taktykę. No i patrzcie, Kedira trochę do tyłu, ale my strasznie mamy tą pozycję do tyłu. Tak naprawdę mamy ultra defensywne nastawienie w ogóle w tej grze. No ale dobra w tej karierze. No ale jakoś tworzę takty w ataku. Choć czasami brakuje piłkarzy w środku pola. Ale to tak naprawdę nie źle, bo ci jednak Kedira czy to tam gra z nim, Lauduni się włączają, niestety tylko remis, Volant i Tietz właśnie, więc ten Tietz to obserwacje, trzeba go zapisać w notatce, w notatniku. No i dobra, Praga, jeśli chcemy jeszcze mieć jakieś szanse na awans, do następnej fazy, trzeba wygrać, no i potem wygrać z Napoli. Joao Moutinho gra w Pradze, no proszę, ja szansę, żebym karierę zakończył. Pizzi gra, Pizzi mi się z Benficą Pizzi kojarzy. No ale dobra, czas na nasz kapitalny skład. Becker. Muszę popatrzeć, zmienić treningi, żeby oni mieli lepsze skupienie, bo widocznie coś znowu spieprzyłem, ale te treningi to ciągła nauka, wam powiem. Raz zmieniam, raz nie zmieniam. I przez to zapominam, dlatego oni potem tak wyglądają, jak wyglądałem. Dlatego może ostatnie dwa mecze były słabe, bo nie byli skupieni. O, przepraszam. No i dobra, my lecimy dalej. Lajduni, tej piękne podanie górą do Beckera. Becker do Mukoko. Ten się odwraca, lewa noga i jest golasso. 40 minuta praktycznie. No i Mukoko po raz kolejny strzela gola. Końcówka pierwszej połowy, Jakub Kamiński, lewa strona pojedynku Gosensa, ten do Mukoko, ten do Lajduni i nasz pomocnik strzela gola na 2-0. Zanosi się na wygraną. Praga jakoś nie stawia wielkich warunków. No i Edrado. Asan do Kamińskiego, Kamiński do Robina Gosensa, Gosens, lewa noga, dośrodkowanie, kapitalne dośrodkowanie, piękna bramka naszego 17-latka Asana, no i 3-0, no i wygrywamy z tą Pragą 3-0, więc szansa jest, musimy wygrać w następnym meczu z Napoli i jesteśmy w następnej fazie. No, ogólnie jeśli chodzi o juniorów, w tej Holandii tam dwóch mi dobrych wysypało. Teraz właśnie w tym raporcie będzie kolejny taki dobry, no 1 800 000, Christian Baker. No zobaczymy, co z nim zrobię, bo na razie nie mam pomysłu tych juniorów kompletnie. Ale Baker by mógł grać. Kedira, dobra, dobra. Dobrze, Baker, grasz tyle razy już na tej pozycji, a ty nagle coś tam mówisz. Następny mecz rozpoczniemy od meczu z Bayernem Monachium. No i dobra, mamy tego Bakera, on może jako skrzydłowy, ale też ma dobre staty na SPO, co nie? Ale my nie gramy SPO, ale go dam na SPO. Może głupota, ale zobaczymy, czy mu wyrazko. Czy jak nie, to będziemy robić z niego skrzydłowego, bo na razie szybkość biegu jest tragiczna. Albo SP. No i dobra, czas na przejść do kapitalnej tabeli. 9 miejsce, dużo goli tracimy. Ale tak wiadomo, początkowej serii dużo zawsze goli tracę. Ale dużej straty do lidera nie mamy. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, tak jak mówiłem, musimy wygrać z Napoli. Albo zremisować, a Praga wygrać z Realem Madryt. No więc najlepiej wygrać z Napoli, choć w pierwszym meczu
Nie było jakoś kapitalnie. No i co? Pomału to będzie tyle w tym odcinku. Jeszcze statystyki zaników. No Mukoko i Becker no rządzą i Leveling również daje radę. No zobaczymy, co będzie w zimowym okienku transferowym. Obym nie musiał stracić Mukoko albo Beckera. To tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Lajkujcie, subskrybujcie. Elo!